Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, partia trzyletniego Michała Osipowa z Anatolijem Karpowem była wielkim wydarzeniem dla tego młodego człowieka. Tak, moi drodzy, 3 lata. 3 lata partia... Tych dwóch zawodników, że tak się wyrażę, miała miejsce w 2016 roku. Obecnie e, Michał Osipow e, w wieku, e, czy znaczy w roku 2021 ma już 8 lat i z tego co m, czytałem, to nieźle sobie radzi e, na arenach szachowych e, w. W juniorskich turniejach przede wszystkim. Nie przegrał prawdopodobnie żadnej partii z żadnym rówieśnikiem, co jest też ciekawe. No ale to wydarzenie, tutaj spotkanie z Anatolijem Karbowym, jego wielkim idolem, było na pewno wielkim przeżyciem. Dlatego trzylatka, moi drodzy. No i panowie, Panowie rozegrali między sobą partię szachową na 10 minut, jeszcze na taki zegar chorągiewkowy, nie wiem czy kojarzycie no ja na takich zegarach się wychowałem moi drodzy i partia miała następujący przebieg a na końcu jeszcze pokażę trzy zadania, które ten trzylatek rozwiązał na antenie, znaczy bo ten, to było w programie w, w Rosji, dokładnie nie wiem w jakim mieście nawet ale to myślę, że nieistotne, chodzi o promocję Szachów, bardzo fajna sprawa. No i potencjał takich młodych trzyletnich szachistów, że tak się wyrażę. Coś niesamowitego. Moi drodzy, d4 rozpoczął tym ruchem Michał Osipow. Skoczek f6 zagrał Anatolij Karpow. No i c4. Widzimy, że trzyletni chłopczyk no, gra takie ruchy. Znaczy, chodzi mi o to, że on już potrafi rozegrać debiut szachowy prawidłowo. To się moi, moi drodzy, to się nie zdarza po prostu. Nie no, oczywiście zdarza się, jak na, widzimy na załączonym obrazku, ale e, ja też pracuję z dziećmi czteroletnimi i czasem młodszymi się zdarza. No, wiecie, to jest przepaść, ale to jest też normalne. Oczywiście zdarzają się tacy wybitni e, młodzi, e, młode dzieciaki, które mają. Nie, niezwykle talent duży do szachów, ale też przede wszystkim są chyba no, nie, nie chciałbym tutaj się narazić, ale chyba są bardziej szybciej, bardziej rozwinięte, że tak powiem. No, intelektualnie i osobowościowo powiedzmy w ten sposób. Okej, okay, dobrze, za dużo gadam moi drodzy. E6 zostało zagrane. Skoczek na C3, goniec B4. Obrona Nimcowicza. Mamy na szachownicy obrony Nimcowicza. Można zagrać tutaj dużo dobrych posunięć, między innymi E3. Goniec D2 też się widuje. Na przykład skoczek na F3. Tutaj Hetman C2 jest jednym z głównych posunięć, ale Osipow zagrał A3. No dobra, ten ruch już troszeczkę wypuszcza powiedzmy takiej. Inicjatywy, ale nie wymagajmy tutaj od takiego małego dzieciaczka y, teorii do dziesiątego ruchu, powiedzmy, bo to y, nie, na tym to polega. Oczywiście poszło bicie ze strony Karpowa, bicie na C3. Ważne jest to, że ten zawodnik widzi bicie. W takim wieku, jak dzieci znają w ogóle zasady gry w szachy, to już jest evenement dla mnie, a jeszcze jak potrafią robić roszadę i bić normalnie, i, i dostrzegać bicia, to jest coś niesamowitego. C5 zostało zagrane przez Karpowa. jak Rasowy, mistrz świata. Tutaj, w tym momencie, e, oczywiście, nie można tego zbić, bo dostajemy trojaczki, tak zwany tramwaj, szachowy. Tutaj przede wszystkim E3. No ale, jak już wspomniałem, młody zawodnik, jak widzi bicie, to przeważnie bije na C5. No i w tym momencie, m, moi drodzy. Po biciu na C5 skoczek zagrał na A6. To też jest klasyczny taki ruch. Oczywiście też można na przykład zagrać Hetman A5. Grając z perspektywy czarnych, tutaj atakujemy dwa piony. Przede wszystkim te piony są słabościami. Ciężko będzie je wybronić. Karpow zagrywa koń A6. Dobry ruch oczywiście, chcemy zbić na C5. No i Osipow zagrywa gońcem na G5. No dobrze, moi drodzy. Skoczek C5 robi swoją robotę. I teraz skoczek na F3, wyprowadzenie figur. Jeżeli widzę u takiego małego dzieciaczka, jak wyprowadza prawidłowo figury, no klaszczę, moi drodzy, jak najgłośniej tylko potrafię. To jest niesamowite przeżycie dla instruktora, trenera, przede wszystkim też dla rodzica, jeżeli rodzic gra trochę w szachy i orientuje się o co chodzi w tym sporcie. Niesamowita sprawa. Oczywiście, po tym posunięciu, tutaj Karpow zagrał B6, aby wyprowadzić gońca. Posunięcie G3. H6. No jak już dobrze domyślamy się tutaj, jakie zbicie, no to młody zawodnik widzi. A to też jest evenement. Zobaczcie, pionek atakuje gońce. Każdy inny dzieciaczek by zagrał cokolwiek, prawda? A tutaj, znaczy, no, może nie każdy, ale chodzi o to, że dostrzega bicie. Więc wybija. Het, znaczy, dostrzega atak na gońca. Hetman wybił tutaj na F6. No i moi drodzy, zobaczcie, co, co się dzieje. Grozi wzięcie piona. Co gra młody człowiek? Skoczek d4. Coś niesamowitego on tego pionka obronił. Oczywiście można go obronić inaczej, grając np. Hetmanem. Może wieża C1 i tak dalej, ale Skoczek zasłonił tutaj atak na pionkę C3. Naprawdę ręce same się składają do braw. Moi drodzy, koniec B7, no i dostrzegł, dostrzegł, że atakuje mu wieżę. F3 zostało zgrana. i to jest całkiem niezłe posunięcie. Oczywiście ta pozycja dla czarnych jest zdecydowanie lepsza, to nie ulega wątpliwości, ale to nie chodzi o wynik tej partii, tylko o sposób, w jaki rozgrywa ten młody człowiek partię szachową. Cały czas powtarzam, coś niesamowitego. Dobrze, jedziemy dalej. Roszada, goniec na G2. Kolejna wyprowadzka figury, zrobienie domku i próba roszady. Goniec zagrywa na A6. Zobaczcie, jest atak tutaj na piona. I co dostrzega tutaj młody zawodnik? To jest niesamowite. No bo za bardzo widzi, że nie może tego pionka obronić. Nie ma takiej opcji legalnej, że tak powiem, że niczego nie stracimy. No taki ruch też może zaistnieć, ale po wybiciu, wybiciu tam Hetman na C3 bije z szachem. Więc dostrzega taką opcję jak F4. Zobaczcie, jakie sprytne zagranie! Tutaj chce zbić tą wieżę. Szedł Goniec z B7. Przepraszam, z B7 na A6. I goniec dostrzega atak na wieżę. Wieża zagrała na C8. Oczywiście Karpow tutaj nie daje żadnych forów przeciwnikowi. I Roszado. No cóż, pionka nie da się obronić. Kończymy rozwój. Goniec zbił na C4. No i przystępujemy do ataku. Właśnie. F5 moi drodzy, F5, e, bardzo agresywny ruch, ale to cały czas powtarzam. Mały człowiek, trzyletni chłopiec, naprawdę. To się chwali, jak się takie ruchy zagrywa w takim wieku, no to zadatki na mistrza świata myślę, że się ma. Oczywiście to jest bardzo przesadzone to, co ja mówię, bo ja nie jestem aż takim ekspertem, żeby super diagnozować dzieci w tym wieku. Zresztą to jest jeszcze za wcześnie, ale to jest fantastyczny potencjał przede wszystkim. Najważniejsza jest wytrwałość, dyscyplina, trening, jeżeli chcemy osiągać swoje cele w szachach jak najbardziej. Moi drodzy, nastąpiło E5, skoczek na F3. I nie wiem, czy w tym momencie Karpow przypadkiem zaproponował remisu. Dokładnie tego nie pamiętam. Po ruchu D5, e, oczywiście w tej partii Karpow zaproponował remis, e, widząc, że przy, e, tutaj Osipow e, no, prze, przegrywa tę partię. No i co było zaskakujące, młody człowiek odrzucił ten remis, e, co jest e, takie urocze e, poniekąd. No, oczywiście przegrał tę partię po tym ruchu, dlatego że spadł mu e, czas. E, czas się skończył, panowie grali na 10 minut. Zapomniałem o tym wspomnieć e, i... E, no, niestety popłakał się młody człowiek, ale mama, bli mama była blisko, więc pocieszyła swojego syna. I no cóż, przeżycie niesamowite, ale to nie koniec, moi drodzy. W programie jeszcze młody zawodnik rozwiązywał zadania szachowe, i właśnie zadania szachowe tutaj mam. Dla Was. Posunięcie białych i białe zaczynają i wygrywają. Dokładnie powiem, dają mata w trzech posunięciach. Można sobie zatrzymać materiał i poszukać rozwiązania. W programie było tak, że Michaju tutaj bardzo szybko rozwiązywał te zadania. Nie wiem, czy. Nie miał już ich wcześniej na szachownicy, czy to jest tak troszkę pod publikę, ciężko powiedzieć, ale fakt faktem nawet zapamiętać nawet rozwiązanie to jest coś w tym wieku nieprawdopodobnego. Skoczek zagrywa na H6 z szachem, król F8, Hetman daje szacha, król E7 i moi drodzy skoczek wraca na F5 z pięknym matem. Pierwsze zadanie za nami, zada zadanie numer 2. Białe zaczynają i również wygrywają mat w trzech posunięciach, moi drodzy. Za, za, zatrzymujemy sobie tradycyjnie materiał i szukamy rozwiązania. Ja już pokazuję, mianowicie skoczek na G5 z szachem. Jedyne wyjście zobaczcie, król nie może nigdzie uciec, więc wieża musi wybić. I teraz punkt kulminacyjny: wieża F6 z szachem, król. Zbija na F6 i wieża daje pięknego mata z uwagi na opozycję tutaj na szachownicy, która powstała. Bardzo ładne zadanie. I trzecie zadanie, moi drodzy. Białe zaczynają i również dają mata w trzech posunięciach. Końcówka bardzo ciekawa. Tutaj też błyskawicznie Osipow podał rozwiązanie. Można sobie zatrzymać materiał. Ja już pokazuję. Mianowicie tutaj widzimy, że pionek nie może zbić, bo jest goniec. Wystarczy zagrać gońcem na f6, zmusić czarnego, żeby wybił tego gońca. Co się dzieje? Skoczek jest swobodny. Król f8. Bardzo zagradzamy króla tutaj, znaczy zabieramy mu, zagradzamy, muszę się nauczyć chyba dobrze mówić. Zabieramy mu tutaj em, dwie krateczki, zagrywa pionek na F5 jedyny ruch i skoczek F7, e, moi drodzy, z matem na H8. Bardzo fajne zadania, bardzo fajne przeżycie młodego człowieka. A ja dziękuję Wam za uwagę, e, życzę zdrowia i do następnego razu. Cześć!